Co to się stało, Przemku? Znalazłeś dodatkowe rzeczy, tak? A zapomniałaś ten. I co to robi? Co to zrobiło? Nie wiem. Będziemy widzieć na wideo. Nie widać tak normalnie? No dobra. A po co to jest w ogóle? Trzymaj. Jaka jest różnica, jak tak to zrobić? No nic, żadna w podglądzie. No dopiero jak będę montować, to będę widziała. Jak jest żadna? Nie może. Co jak żadna? No ja nie widzę żadnej. No, może... Połóż. Ale nie, na odwrót się nie da. Już to spalcowałaś, oż ty bestio. Na odwrót się nie da. On tam mówi, że na odwrót się nie da. Głaszczę teraz po mikrofonie palcem, ciekawe jak to słychać. Co, nic nie zmienia, Edda? Nie wiem, w podglądzie nie zmienia. No powinno, bo to jest jakaś nakładka. Przemek znalazł jeszcze jakąś taką dodatkową rzecz. A ty nie słychać, bo ja mam mikrofon. Trochę mnie słychać. Przemek zaraz taką dodatkową rzecz. Nawet dwie. A to co? Nie ma cai. A to co robi? Alright! Dobra, kumam. To jest obiektyw 0,75 15 mm. Co to oznacza? Ale go upalcowała się ta. To go wyczyj. A tak się czuć jako przegrana zakładu wczoraj się. Sam widzowie stwierdzą, czy kto przegrał. 1000 euro, tak. Just like that. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale, że tak. Dobra, koniec tych głupot. Pokaż, serio to jest nie działa? No. Przemysław, zaprosił mnie do studia. Co? I na kawę. Chyba na kawę, a nie na studia. I do studia też, bo powiedział, chodź, poskładamy te stoły. Jeszcze musimy nagrać unpacking tego pochłaniacza. Unboxing? Unboxing. Jaki unpacking? No tak zawsze mówię. Z brody włos ci wszedł do ust. Nie czułeś tego? Nie. Ja bym słyszał z tym kanibalem, Edyta. Kulka już czeka. Sama wchodzi. Hej! Hej! I to odkryj. Ale spoko, ona tu ma siatkę i z drugiej strony też jest siatka, więc na luzie mi se dychać. Chodź. W miarę. Chodź. Chciałam tylko się poskarżyć na mój los. Ponieważ... Czekaj, czy mówisz, muszę buty ubrać. I weź to. Masz do auta. Tylko trochę ten nie zostawiasz? A nie wiem, co mi się to już, nie? Po co mi to do... To niepotrzebne. Proszę. Jeszcze muszę buty ubrać. Idziesz skarpetkę w sandałach? Nie, bo ubiorę sobie normalnie buty. To Jezus, kochana. Powinny sobie dać buty w tracking, powinny sobie dać. No, powinnam dać tracking, to tak zrobimy. Czekaj. Start. Jest wasz? O, już jest. Kupka pracuje twoja, bardzo dobrze. Aha, chciałam się poskarmić. Że po prostu Przemek tego już nie zauważa, ale ja też nie zauważyłam, ale musiałam wjechać do Polski wrócić, żeby o tym przypomnieć, jak tu woda wali chlorem, nie? I w Polsce to ja mogłam umyć włosy, nie? I miałam tak z 3 dni spokój. A tu już mam na dzień tłuste. A to myślisz, że to wynika z wody? Myślę, że to wynika z wody. Ja myślę, że to wynika z zupełnie innej rzeczy. W jakiej? Masz klucze? Jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że w Polsce jest chłodno i twoje ciało się tak nie poci. Ale teraz też jest chłodno. Na kanale. A wczoraj ten bardziej zrobiłem z 1000 kalorii. Mi dałem wszystko wzdłuż i przesz. Twój wniosek jest taki jeszcze o kąty dupy roztrzaść. Nie, ale wiesz, dlaczego ja mam taki wniosek, Przemek? No, z obserwacji. Jak się przeprowadziłam z Polski na Fuerteventurę, nie? Mhm. Miałam ten sam problem. Jaki? Skóra głowy mi się nie miała przyzwyczaić tej wody. No, myślisz, to jest skóra wody i woda? To jest skóra... Nie wiem, co to jest. Tak sobie myślę. Skóra głowy i woda, myślę, że to jest właśnie temperatura. Aj, zero! Jak zabolało! Ja cię czekam, aż wyciągniesz klucze i naciśniesz, ale no, nacisnąłem zero. Rozumiem, że to raczej będzie to, że się wydziela ci więcej kopu, nie? Jak sama stwierdziłaś, to są twoje słowa. Ja się nie znam na tym. Wiesz co, Przemek, zauważyłam? W Polsce mi się pociły nogi, a tu mi się cycki począ. Pocą. Tak powiedziałaś? To był cytat. Możesz sobie coś więcej powiedzieć, jak chcesz. Bo w skarpetkach, ja nie lubię skarpetek. Skarpetka chodzić w Polsce, bo miałam wiecznie mokre nogi, nie? A tu mam wiecznie cycki spocone, bo jest tak ciepło. Chociaż przy tak wygląda, jakby nie było tu ciepło, ale jest ciepło.
bo ja już mogę grać na zapokrę, to pierwsza rzecz. Ja już wiem, co dzisiaj jest. Jeszcze na minus, ale stosuję, bo dwa dni deszczowe mało się miało. O, auto pojechało. Dalej uważam, że to jest kwestia wody, ale ja się na tym nie znam, więc jak mamy tutaj jakiegoś... Ja nie wiem, czy to się nazywa trycholog? Osobę, która tam może mi pomóc, jaka jest przyczyna tego, że normalnie w jeden dzień ja już mam mega problem, że tak powiem. To chętnie przyjmę wskazówki. Myłam u mamy głowę szamponem Head & Shoulders. I mi się lekki łupisz zrobił. A ty masz też włosy i ramiona, czy tylko włosy? Głowę tylko. A shoulders to są ramiona? Head and shoulders. No faktycznie. Głowa i ramiona. Tak czy nie? Ale ja myłam tylko to, co trzeba. Skórę głowy. I włosy. Nie myłaś. No i włosy też przy okazji. Po kolei szło. Nie wiem. Może to jest kwestia szamponu, że się zaś trzeba do szamponu innego przyzwyczaić. Ale zmieniam tu nam szampony i nie mam takiego problemu. Ja ty teraz się widzę, jak tam ten, jestem w kamerze. No, tak było, tylko proszę mnie nagrać, widać jestem osobą publiczną, nie zezwalam na upubliczenie mojego wizerunku. Jestem ciekawa, jak będzie głos słyszalny w aucie, jak będziemy jeździć, bo zawsze było słabo fest, nie? Więc trochę może w aucie pogadam, sorry od razu, jak to jednak nie sprawdzi się i będzie brzydki głos, ale zobaczymy. Ja sobie testuję. Jeszcze nie zdążyłam zmontować... Masz współpracę z DHI? Nie. Nie zdążyłam sobie zmontować jeszcze tych odcinków, które nagrywałam tym nowym pocketem. Bo się zdenerwowałam, bo mi się zawiesił program i zawiesił mi się Macintosh i klapnęłam tym i poszłam spać. Jakie chmury, gościu. Widzisz to? Teraz i widzowie widzą. Bo ostrość trzeba złapać na niebo, wtedy nie jest białe. No, jeszcze trochę ponagrywam, żeby zobaczyć ten głos. Może nie zobaczyć, a usłyszeć. To chyba jest to wzrokowiec. Ty jesteś wzrokowcem, jak chcesz zobaczyć dźwięk. No tak, na wykresie. Ja wiem, że można. Na wykresie od razu widzisz. Że nie. No. 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 Pamiętasz tę historyjkę? Święto jest dzisiaj mega, że wszystko pozamykane, nawet Spar. Jaką historyjkę? Z ostatniego filmu, jaki oglądaliśmy o końcu świata, o wojnie cybernetycznej. Co mała dziewczynka powiedziała mamie? Nie wiem konkretnie, o co ci chodzi. Możesz mi przypomnieć? Historyjka o człowieku, który się modlił do Boga. No, nie pamiętam tej historii. Była powódź i miał tam swój... Aha, to no. Mieszkał sobie w swojej mieścinie. I była powódź. I on się modlił do Boga. Żeby mu pomógł. To mówisz tak, czy ja? No mów. Mów ty. No i bardzo się modlił, a inni uciekali, tak? Wcześniej były też w radiu informacje, proszę się ewakuować, a on nie. On, Bóg mu pomoże, on się modlił. Przypłynął ktoś na łódce, zobaczył, że on tam jeszcze jest, proszę wsiadaj, uratujemy cię. A on, nie, Bóg mnie uratuje i się modlił dalej. Potem helikopter przyleciał, bo widział, że tam ktoś jeszcze jest w domu. A on, nie, Bóg mnie uratuje. Coś tam jeszcze było pomiędzy, nie? Nie, to nie istotne. No, w każdym razie, no, nie uratował go. W sensie on się nie chciał w sensie, uratować. No tak, w sensie nie został uratowany. On nie chciał przyjąć pomocy tych dwojga ludzi i no i umarł. I w niebie pyta się Boga, przecież ja się tak do ciebie modliłem, dlaczego ty mnie nie uratowałeś? Jak była ta powódź, a Bóg powiedział, jak to nie? Najpierw cię ostrzegłem w radiu, potem wysłałem do ciebie łódkę, a na koniec jeszcze wysłałem samolot, czy helikopter po ciebie. Co ta dziewczynka powiedziała, że co? Że no. Może nam daje znaki, a my z nich nie korzystamy. No i dalej czekają w tym domu. Ogólnie nie chcemy za dużo tutaj teraz gadać, żeby wam nie spoilerować filmu. Podobał ci się czy nie? Spoko był ten film. Trochę za krótki, ja bym jeszcze chciała dalej tę historię. Taki trochę pod kopułą. A jaki on miał tytuł?
No tak. Nowy. Nowy to był film. Aha, coś tam z wakacjami. Wyjedź już dziś, coś takiego, nie? A nie ze światem? Zostaw się ze sobą. Wszystko za sobą, albo świat za sobą, tak. Co tu się stało? Patrz, ile ludzi już w tych kawiarniach jest. Dzisiaj ma być święto. Otwarte? Ma być wolne, dzisiaj jest wszystko znowu pootwierane. Już tu jest tyle aut, o co tu chodzi? Oni jakby się odblokowali o godzinie 13 rytę. Co to było? Tam coś czas mało w rytach. Oni się tu jakoś odblokowali o 13, ja nie kumam, o co chodzi. No, wczoraj było szaleństwo. Nie powiem, że nie. Już mi bateria padła w ogóle prawie, nie? A ile on powinien nagrywać? On powinien długo nagrywać. No tak, tutaj nawet teraz nie... 160 minut ma, nie? Nie ubyło nic. Będziemy nim tylko nagrywać dwa światy. Już mały, poręczny, nie kombinujesz, nie nosisz. Kupuję takiego samego, piszę do nich, czy mają jeszcze jeden. No cel sprzęt brał do tego. Timelapse'a można też puścić w niektórych momentach, nie? No, wszystko potrzebne. Akumulator i w razie co można nagrywać i ładować jednocześnie. 160 minut to podobno ma nagrywanie. No jak ja będę robić 160 minut paznokcie? No ale to przecież cały czas będziesz nagrywała, nie? Będzie to, żeby to zrobić w takim formie luzackim, gościu. Nie mogę się doczekać montowania tych filmików, bo powiem ci, nie wiem jak to nagrywać. Było połowa aut wolnych tu dzisiaj, co tu się stało? Jedziemy na naszą ulicę, Przemek, z willami. O, co mi tu odwalili, Edyta? Siedzieli w domu, jak ty przyszedłeś, a jest 13.49 i jest po prostu pełno. Mówię ci, odblokowało się im slot na jedzenie. Na obiad chyba idą. No. Na lunch właściwie. Czy to było połowa miejsc pustych, jak tu dzisiaj mam. Bo obiad to nie, to było 6.07 wieczorem, w nocy właściwie. Patrz, jak jest zawolony, jak normalny dzień. Unbelievable. To jest niemożliwe. No patrz, każde miejsce. Każde płysto zajęte. To są uroki Santa Cruz de Tenerife. Kocham Fuerteventurę za ten pust, za tym, że zawsze miejsce do parkowania. Zawsze gdzieś tam znalazłeś, no. Nie trzeba było szukać tego. Ale zależy też jakie miasto, sobie. Przemek. Bo na przykład w Puerto del Rosario było luźno, nie? Puerto. Ale jak już były takie bardziej Coralejo, to tam trzeba było trochę poszukać, bo takie są turystyczne. No Santa Cruz też jest trochę turystyczna, jednak dwa statki wczoraj przyleciały. Przyleciały statki. Nie to. Przypłynęły dwa statki z turystami. Co tu się w ogóle stało? Jakie zamieszanie? A za to kochałem to w Puerto del Rosario i Fuerte, blisko plaża, 3 cm i parking. I jedne światła w mieście. Wyobraź sobie, że w twoim mieście są tylko jedne światła, jeżeli mieszkasz jakieś. Bo ronda były, nie? No ronda i jedne światło to były tylko przejście dla pieszych, nie? I nie było nic, było prościotto. Jak tam na skrzyżowaniach dawali radę? Prościotto. Nie ma takiego ruchu jak tu, gościu. Już masz 200 000 osób i jak to wygląda? Jest za dużo ludzi. Ja lubię mniej ludzi. A ty tam? No, ja nie przypadam za takimi tłumami. Mogę jechać raz w tygodniu, gdzieś tam, coś tam, albo nawet raz w miesiącu, ale jakbym tak dziennie... Co z tego, że są wielkie parki? W wielkich parkach zero ludzi. Wszyscy do auta jeżdżą. A, ale przez park nie służy jako teleporter. Że jak wchodzisz do parku i wychodzisz tam, gdzie miejsce docelowe. Patrz, jak zajęte, wszystko jest zajęte, goście, jak normalny dzień. Tam jest spanie, bierze. Zupełnie inny sposób świętowania niż w Polsce. Z godziny spałam, nie? Tak? Jak nie, trochę więcej. A ty co robisz? Nie no, w Polsce też jak jest jakieś święto, to też jeżdżą ludzie. Ciekawe. Na wycieczki. Ciekawe. A mnie tak wypryszczyło, że szok, nie? Ale tak jak nigdy. Włosy tłuste. Wypryszczyło mnie. Zanim ja dojdę do siebie. A jeszcze kaszlesz? Już mniej, ale wychodzą ze mnie gluty. No. Miejsce. Jezu, Przemek, nie strasz mnie tak. Tylko to miejsce. Chyba się nie zmieścisz. Na mikroauto. Ale tu może się zmienić. A nie, to jest brama. A tu? Raczej nie. Drugie mikroauto? O co tu chodzi?
raczej nie wlezie. Tu do połowy. Tu nie wyjdziemy. Jak się ci ludzie lampią na nas? Dlaczego? Przecież tu było tyle tam miejsc dzisiaj, jak jechałem do chaty. Minęła zaledwie godzina, ty. Zaledwie godzina i sytuacja się diametralnie zmieniła. Tam jest jakieś miejsce. Nie, tu chyba też się nie zmieszczę. A tu? No tu jest jakieś. Ale tam jest broma, Przemek. Jaka broma? Gdzie jadę tam? Faktycznie, to jest broma. No gadam ci. Tu za mało. O, to i jademy na wycieczkę po mieście, nie ma miejsca. Parking. Super. W końcu znaleźliśmy miejsce pizzem, dosłownie pizzem. Proszę? Po czwartym razem jak jechaliśmy, to po prostu się zwolniło miejsce, które wcześniej było zajęte i no, udało się. Ludzie chodzą z tymi ciastkami takimi, one wyglądają jak taki wielki pączek w środku z dziurą, jak taka babka z dziurą w środku. Biorą tam dość takie obszerne ciastka. Ciasto takie to jest. Monakastro. Kandyzowanymi chyba owocami to jest. Nie pamiętam jak to smakuje. Nie wiem czy to kiedykolwiek kupowałam. Nie kupowałam tego. Jak już to chyba dostałam, albo ktoś mi tam skosztował, nie pamiętam, na Huercie. No a teraz idziemy na Kawsko z Przemysławem i idziemy montować stoliki. 3, 2, 1. No, już tak kaszle, ale jeszcze stolik to nie jest zamontowany. Idź Przemek, idź, bo tu się nie wymieszczę. Chodzi o pochłaniacz, jaki pochłaniacz ma być, bo masz dwa pochłaniacze teraz. Masz tutaj Funa, dwójkę. Nowa Flair, no. Masz ten, który kupiłeś. Potrzymaj, bo mi to jest teraz, chłodno. Co trzeba zrobić? Trzeba dobrać odpowiedni pochłaniacz do odpowiedniego biurka, żebyś mogła mieć do live'ów pochłaniacz i do nagrywania. Chodź, Edyta. Łamiemy prawo, przechodzimy czerwonym. Nie jest traktowane jako łamanie prawa. To jest normalne. Czasami jest tak, że na przykład z logicznego punktu widzenia, nie? Jak widzisz na przykład na ulicy podwójną ciągłą, to ona jest ogólnie podwójna ciągła dla bezpieczeństwa innych osób. Ale jeżeli mieszkasz w tej okolicy i wiesz, że w jakichś tam godzinach nic nigdy nie jedzie, to bez sensu byłoby karanie przez policjanta za to, że przekroczyłeś podwójną ciągłą z tej perspektywy, nie? Czy nie? Chyba to za sobą wytłumaczyłem przez większy kontekst, a stresuję się, bo Edyta za chwilę mi przejmie tę kamerę, bo powie, że za długo gadam. Masz. Zastanawiam się, gdzie który pochłaniacz dawać, żeby go też dobrze móc przetestować, ale też dobrze go mogę... No w sumie na live'a bym chciała mieć ten pochłaniacz, który widzowie... Teoretycznie teraz z punktu widzenia ten na live'ie nie potrzebuje pochłaniacza na razie. Czemu? No a tam gdzie masz... Czekaj chwilkę. Tam gdzie masz, teraz robisz sobie... Analizy. Odcinki na kulu. Aha, no to tak, no to... No okej. Okay. Zmieniamy sobie tę koncepcję, tak. Mniej angażując się w ten prawo. To w takim razie opcja jest taka, że ten nowy pochłaniacz, malutki... Okay. Czekaj. Damy do mojego studia, gdzie ja robię live'y. I tyle, no. I go będę mogła przetestować, bo ja teraz nie będę robiła... Już kończymy nagrywanie dwóch światów paznokci, bo to strasznie dużo pracy zajmuje. Oh shit. Całego... Oh shit, zamknięte. Całego zespołu dużo pracy. To zajmuje faktycznie zamknięte. To ja myślałam, że ty sprawdziłeś, że jest otwarte i... Ale tam mapa Google, wiesz co, wszystko jest pootwierane. To nie jest to aktualizowane. Ludzie mają w 4 literach gościu. To gdzie możemy iść? Gdzie jeszcze jest dobra kawa? Nie wiem. Jestem załamany. To szukaj albo po prostu pójdziemy gdzieś, bo jak na... Załamałem się jak gospodarka w 2009 roku. Masz chusteczki? W 2008-2009. Ja nie mam gdzie tam. Nie mam pisaty, nie mam chusteczek. Proste. Dzisiaj na grubaś, nie? Ja dzisiaj na grubo. Burger z taki chyba z ciecierzyco, coś tam jeszcze. Kurde, sera mi tu dali. No nic. Fryty. Karmelizowana cebulka i rukola. Przemiękła kanapkę z warzywami. Fryty obrzydliwe. Co? Ja takie uwielbiam. Ja takie uwielbiam. To są moje ulubione fryty. Kulka, co to za odgłosy? Bo ciągniesz jak szalona, to potem tak jest. Hamburgera oceniam 9 na 10. Więcej warzyw jakby było, to by było 10 na 10. No, bardzo smaczny był. Tam nie zauważyłam w menu,
Ja nie zauważam, tam ser jest, to następnym razem sobie sera wezmę. A twoja kanapka jak? 2 na 10. Spieczona, ciepła. Trochę z jarana chyba było, nie? Smakowym serem. Poprosiłem doble tomaty, czyli podwójne pomidory, jak zawsze, kurwa, nie otrzymałem. Oni tu nie rozumieją, co to jest podwójne. Chcesz podwójne? To mekano już kumają, że chcę podwójne, że chcę dwa plastry. Może na, oni na początku, ci... na początku może oni ci dają nie wydawali jeden doble, ale no właśnie chcę to do tego zaraz dojść. Jeden gruby. Potem dawali mi jeden gruby. No, to się wygodniej je, czy nie? Nie, się nie rozjeżdżą przynajmniej. Oni nie kumają, że ktoś może chcieć podwójną ilość pomidorów. No dobrze, no ale co za różnica? Jak dajesz dwa plasty, to podwójne to jest 4. Oni tu z matematyki chyba mają pałę, nie? Nie wiem. Przemek jest niezadowolony, ja byłam zadowolona. Ja jestem niezadowolony. Bardzo smacznie zrobili tego, ten burger z ciecierzycy i chyba buraków. Ja też kolumbijskiego burgera do tego, to byli Kolumbijczycy. Tak? Pani ten tacy. Chłopak malował paznokcie? Tak? I chciałem się go zapytać, czy nie chce wpaść na ciebie na odcinek. Ale mówię, nie ma czasu na odcinek. Chętnie bym zrobiła męski manikir i z lakierem hybrydowym. Ten, który miał brzydkę, wyglądał. A to nie zwróciłam uwagi. Przemek zwrócił uwagę, ja nie zwróciłam uwagi. No to jak to mogło się stać? Jak to się mogło stanąć? Ale wiesz, teraz pomalowane wcześniej, jak się tam wchodziło na... No to wcześniej, no to co to innego. Nie wiem, dzisiaj miał, bo tam nie podszedł do nas, nie? Dzisiaj do nas podszedł ten dłuższy. No kulka by chciała zeżreć całego, nie? Po prostu tak mi się na stopy rzucała. Nie wiem, ona po prostu nie lubi, znaczy w sensie nie lubi. Nie wiem, kulka coś ma do kelnerów i kelnerek. Zawsze po sznurówkach im skubie. Po wczorajszym, nie? Syfek trochę. Kulka, co ty tak ciągniesz? Dziecko, weź się opanuj. Co, gdzie ty tak chcesz iść? Szybko. Pogoda ci sprzyja, kulka, o co chodzi? Ale syf na drogach. Tak rzucali tymi cukierkami. To już jest posprzątane. Tak, było wczoraj wszystko pozamykane. To były płotki. No tak. Jezus, kulka, ty się sfarnięta. Bo ona tak ciągnie, nie? Zobaczy, ona tak ciągnie i potem się dusi. Mimo, że jest wszelka. Dobra. Ciśniemy robić to biurko. Ja, ty musisz być pierwsza, ty musisz być pierwsza. Kaj idziesz, jak i tak nie pójdziesz dalej niż smycz. Jeronie, Kaj cię tak ciągnie. Kaj cię tak ciągnie, co ty chcesz? Podjedziesz, Przemek, tu po mnie, a ja to wystawiam. Proszę. Nie ma Gabriela, kulka. Ja? Aha, okej. Okay. A to już wiemy, dlaczego ona ciągnie. Pomału. A kulka perła? Nie, ja. Jaki tu syf? Gdzie jest Gabi? Aj, kulka kiery tu! O, huevos, ay huevos! ¿Qué tal? Świnty, panie! Jaki tu jest rozpizdziel? Świnty, panie! Co tu się odwaliło? Paczki dwie z Drillo. Jezusiczku, ale przynajmniej na biurku mam w miarę porządek. Kosz muszę sobie tutaj włożyć do kosza. Ten, co? Nie potrzebuję, bo i tak tu nic nie będę robić. Święty panie. Co się stało? No, na razie jestem przerażona. O, jest, przepraszam. Na razie jestem przerażona. Będzie dobrze. O Boże, buty na stoisku. No, ay, perdón, funciona. Pero ya terminaste. Sí, de la casa de eso sí. Hace falta puertas, puertas. ¿La puerta? ¿Qué te parece, Lita? ¿Cómo? ¿Qué te parece? Como una guerra. Bomb, una bomba. No oíste nada.
Szczep pytał się, jak mi to wygląda. Widziałem, że jak jakaś wojna. Kończę dzień, proszę Państwa. To wszystko tu jest do sprzedania. Tu bombki chcę komuś oddać, bo Przemek powiedział, on już nie będzie 10 raz tych samych bombek na nagraniach oglądać, więc no też idą tamto do sprzedania, tu na stole do sprzedania i ocie kręca. Moje biedne kwiotki, ten to już jest tutaj niemożliwie poszkodowany, urwę mu te suche, ale nie chcę się tutaj urwać za bardzo. I te to spokojnie schodzą. Masakra. Przemek, nic nie zwrócił uwagi, że kwiotek, że tak powiem, ginie. Chyba ani razu nikt nie podlał, nie? To jest niemożliwe. Boraństwo. Dobra, Przemek poszedł też po, wiecie, po auto. Bo mamy rzeczy do wzięcia. Ten prysz jest niesamowicie wielki. Mamy rzeczy do wzięcia. I wodę też weźmiemy sobie ze studia, więc no... Nie wiem, no zanim on przyjdzie, to trochę minie. No ale nic, wyjdę już, zamknę sobie kraty, bo to też trochę trwa. Kulka już czeka. Co, idziemy do domku, kuleczko? Idziemy do domku? Do domku idziemy? Jasne, że jesteś gotowa. Dobra, no to muszę się tutaj rozłączyć, bo potrzebuję teraz dwóch... Potrzebuję dwóch rąk. Tu jest na razie taka ultra... Naprawdę ultra prowizorka. Muszę się odkopać z tych wszystkich rzeczy. Oh my goodness, normalnie tu jest tego tak dużo. Dużo będę musiała po prostu wywalić, oddać. Ciężka niedziela mnie czeka jutro. No ale nic, trzeba to zrobić. Przed nagrywkami jeszcze, już prawie studio ogarnęłam. Choinkę schowałam. I będziemy kombinować, do którego blatu pochłaniacz nowy montować. Jeszcze nawet nie wiem, jak wygląda za bardzo. Dopiero go będę odpakowywać. No ale nic. Będziemy widzieć później. Oboje. Wszyscy. Jo i wy.